Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 2 kwietnia. Zobaczymy do rodziny, której jest filmik na YouTubie, chyba z połowy marca. Zobaczymy, wtedy czerwiu nie było. Zobaczymy, dzisiaj mamy 2 kwietnia, więc 2,5 tygodnia minęło. Zobaczymy, czy się czerw pojawił, ile tego czerwiu jest. Naraweczka zaczerwiona z dwóch stron. Druga rameczka z dwóch stron zaczerwiona. Wygryzają się już pole pszczółki. Druga ramka. Trzecia ramka zaczerwiona, potem cała ramka i środek czerw kryty, zaczynają zaskrzeć. Druga strona podobnie. Trzy ramki czerwiu. Ramka numer 4. Na środku starsze larwy, po bokach jajeczka, jest mniej więcej taka kula. Czerwiu otwartego i jajek. Ramka numer 5. Piąta ramka. Są tu tylko jajka świeżo zniesione. Piąta ramka. O, tu są pojedyncze. Z tej strony pokam. Czyli 5 ramek zaczerwione. Na 6 matka zaczyna czerwić. Tutaj nie ma. Jest z dwóch stron pokarm. Chyba przeniesiony z dołu w dolnym korpusie. Tam chyba odsklepiają, przenoszą do góry. Bo niepodobno, żeby zwierzby tyle już nosiły. Chociaż niektórzy piszą, że już mają w połowie marca. Już mieli świeży nakrop. Chociaż wydaje mi się, że głównie pszczoły odsklepiają ostatnie wtedy plastry i przenoszą w okolice, gdzie matka czerwi. I na ostatni. Pszczół jest dużo. Także może na rzepak zdążą.